Dziś ekipa Teatralnej Mapy Polski dotarła do Lublina. Lutego 1886 roku przy ulicy Namiestnikowskiej, dziś Narutowicza, zostaje otwarty Teatr Wielki, który obecnie jest siedzibą teatru imienia Juliusza Osterwy. Ówczesna nazwa teatru obowiązywała do 1921 roku. Teatr powstał z inicjatywy spółki cywilnej Teatr Lubelski, zawiązanej przez lubelskich przemysłowców. W 1921 roku teatr zmienia nazwę i właściciela, odtąd jako teatr miejski stał się własnością zarządu miasta. W latach 30. teatr miejski boryka się z problemami. I tak w 1933 roku miasto użycza gmachu Teatrowi Wołyńskiemu z Łódzka. W 1939 roku teatr został przejęty przez Niemców. Do marca 1941 roku występowały tu niemieckie teatry frontowe. Po wojnie, do 1949 roku, Lubelski Teatr prowadził działalność jako teatr miejski. To właśnie na scenie Lubelskiego Teatru Miejskiego rozpoczęła się powojenna historia polskiego teatru. Teatr przyjął imię zmarłego w 1947 roku Juliusza Osterwy, znakomitego aktora i twórcy legendarnego zespołu Reduta. Dlaczego Juliusza Osterwy? Dlatego, że wtedy w teatrze było wielu aktorów z Reduty Osterwy. Oni narzucali ton życiu teatralnemu. Oni byli wykładowcami w Lubelskiej Szkole Teatralnej, która tutaj powstała, którą skończył na przykład pan Michnikowski. Tutaj rozpoczynał Wojciech Siemion w tejże szkole swoją naukę. I właśnie ta młodzież teatralna przede wszystkim postulowała, żeby dla uczczenia tych swoich profesorów nazwać ten teatr teatrem Juliusza Osterwy. Osterwa co prawda raz tutaj wystąpił i proszę sobie wyobrazić, że to było równo 100 lat temu, bo w czerwcu 1921 roku wystąpił w trzech przedstawieniach, w Przechodniu i w Fircyku w Zalotach. Potem przyjeżdżała tutaj Reduta Osterwy, ale już bez niego. Państwowy Teatr imienia Juliusza Osterwy zapoczątkował swoją działalność w październiku, 1949 roku, premierą Lata w Noau Iwaszkiewicza. Budynek oraz instytucja, ale chyba bardziej budynek, jest odczuwany jako takie miejsce, które jest własnością, jest takie unikalne w skali Polski, jest własnością mieszkańców na pewno Lublina, ale też Lubelszczyzny. A to się bierze stąd, co pewnie być może już padło, że każdy ma w rodzinie kogoś, kto dołożył swoje 5 groszy do budowy tego teatru. Taka jest historia, że ten teatr został zbudowany ze składek. Ludzie złożyli się na niego i to DNA do dzisiaj zarówno w instytucji, jak i wśród widzów jest żywe. Osterwa był człowiekiem takim, można powiedzieć, Da Vinci'im polskiego teatru. Bardzo o rozległych horyzontach człowiek. Trochę zapomniany tak ogólnie, bo to jest postać na miarę takich naszych polskich wyjątkowych ludzi. Nie dość, że państwowiec, że świetny menadżer, oczywiście amant, który nie poprzestał na tym, że sprzedawał siebie jako dobrego aktora, tylko korzystał z tego po to, żeby rzeczywiście dużo, dużo oddawać społeczeństwu. Juliusz Osterwa był dyrektorem teatru repertuarowego, stworzył objazd oraz też miał coś takiego, co się nazywało laboratorium, czyli można powiedzieć taką bardzo praktyczną szkołę teatralną. To wszystko sprawiło, że aktorzy byli nie tylko dobrymi aktorami w sensie technicznym, ale również byli świadomi społecznie. I przede wszystkim, to jest osobna dziedzina, można powiedzieć, potrafili grać zespołowo. To wszystko my mamy właśnie nadal w naszym zespole. W jakiś sposób
mimo że system obecny nasz nie sprzyja temu, udało się utrzymać bardzo wysokiej jakości myśl zespołowego grania. Mamy dobrych aktorów, samych w sobie dobrych, ale aktorów, którzy są zespołem, którzy potrafią wspólnie opowiedzieć bardzo spójny i dobry stylistycznie sposób pewną historię. Kolejną rzeczą, co do której Juliusz Usterwa no, był bezwzględny, jeśli chodzi o jakość w kontekście kosztów. Juliusz Usterwa mówił, że jeżeli mamy bardzo ograniczone środki, to liczy się aktor, kostium, co warto inwestować i światło. I to wystarczy. I rzeczywiście również i w naszych pracowniach widać tą myśl nadal żywą. Mamy, po pierwsze jesteśmy jednym z nielicznych teatrów, którzy jeszcze w ogóle mają pracownię. Chyba z tych pracowni, które tutaj były, to tylko nie ma w tej chwili perukarni oraz szewców. Natomiast mamy świetną pracownię krawiecką i stolarską. No i mamy też modelatornię, czyli tam, gdzie się wytwarza takie rekwizyty, których nie można kupić. Naszym skarbem, z którego czasem właśnie czerpiemy. Naszym skarbem na czarną godzinę to jest właśnie magazyn kostiumów. Obecny teatr im. Juliusza Usterwy w Lublinie powstał jako teatr ufundowany przez mieszkańców Lublina i okolicy miasta z inicjatywy. Po prostu obywateli miasta, okolicznych ziemian, przemysłowców. Zawarli oni spółkę cywilną, która miała na celu realizację tego obiektu. W drugiej połowie XIX wieku tego rodzaju obiekty użyteczności publicznej na ziemiach polskich najczęściej powstawały właśnie z inicjatywy prywatnej. Nie były to instytucje państwowe. Władze zaborcze też niespecjalnie dbały o to, żeby instytucje kultury na terenie ziem polskich się pojawiały. Kiedy po powstaniu styczniowym skasowany został klasztor kapucynów w Lublinie, gdy rozparcelowano teren dawnych posiadłości klasztornych, pozostawiono do dyspozycji miasta działkę, na której się w tej chwili znajdujemy. Działkę w narożu ulicy wytyczonej wówczas Kapucyńskiej i ulicy Namiestnikowskiej, obecnej Narutowicza, która to działka miała właśnie przyjąć tę funkcję użyteczności publicznej, miał tu powstać teatr. Minęło kilkanaście lat, zanim do tej inicjatywy powrócono. Na początku lat 80. wieku XIX zatrudniono do projektu tego teatru inżyniera Karola Kozłowskiego, architekta warszawskiego, który między innymi zajmował się także budynkami użyteczności publicznej. Teatr, w którym się znajdujemy, jest, można by powiedzieć, typowym teatrem dla tego okresu. Bogata architektura, eklektyczna, czerpiąca przede wszystkim z architektury włoskiego renesansu, częściowo też francuskiego baroku, więc z architektury nowożytnej, monumentalna, jak na skalę Lublina. Architektura bardzo bogata, zarówno jeżeli chodzi o architekturę zewnętrzną, jak i wystrój wnętrz budynku. I co szalenie ważne, mimo tego, że ze względów finansowych nie wybrano najbardziej ozdobnego, najbardziej daleko idącego projektu, to jednak mimo tego, że nie został też zrealizowany w pełni, bo zrealizowano tylko jego część, bez skrzydła od strony ulicy Kapucyńskiej, bez kolejnych fragmentów, które miały się też pojawiać wzdłuż obecnej ulicy Pełowiaków, to jednak ta bryła, która zachowała się do dziś, stanowi jeden z najciekawszych obiektów użyteczności publicznej, jakie w Lublinie końca XIX wieku powstały. Fasada ma bardzo monumentalny charakter. Jest skomponowana w sposób bardzo charakterystyczny dla tej epoki. Na masywnym cokole, który stanowi elewacja parteru, widzimy wysoką elewację pierwszego piętra, za którą mieści się dawna sala balowa, przez jakiś czas użytkowana później przez Filharmonię Lubelską. Obecnie zdaje się, ta sala czeka na nowe życie. W każdym razie te monumentalne elementy architektury, porządek architektoniczny i dwa szczyty, które flankują tę fasadę, dają nam charakterystyczną elewację, taką jakiej drugiej w Lublinie, można by powiedzieć, nie mamy. Ze względu na tę skalę okien, ze względu na skalę porządku architektonicznego, staranność i również bardzo interesującą kolorystykę. Ta jasnozielona kolorystyka, którą przywrócono w
latach 2000 może nie jest dokładnie identyczna jak kolorystyka pierwotna, ale bardzo blisko do niej nawiązuje. Pierwotnie były to barwione tynki właśnie w takiej kolorystyce naturalnej, zgaszonej zieleni, imitującej niektóre kamienie. Monumentalny wystrój, zachowany w dużym stopniu, no niestety nie w całości, bo przebudowy w kolejnych dekadach powodowały różnego rodzaju uszczerbek tego wystroju wewnętrznego. Na szczęście architektura zewnętrzna nie uległa zmianom od końca wieku XIX. Jednak mimo tych zmian, mniejszych czy większych przekształceń wnętrza, tak czy inaczej również i wnętrza budynku zachowały bardzo dużą ilość detalu architektonicznego, zachowały ten charakterystyczny dla epoki, można by powiedzieć, bardzo ostentacyjny wyraz architektoniczny. Architektura eklektyczna tego czasu nawiązywała przede wszystkim do budowli rezydencjonalnych, do budowli pałacowych czasów nowożytnych. Budynki użyteczności publicznej tego czasu są takimi swoistymi pałacami w nowej rzeczywistości. Z jednej strony architektura bardzo historyczna, ale z drugiej strony też nowoczesne, jak na owe czasy, rozwiązania technologiczne. Związane czy to z elementami sceny, czy to z takimi kwestiami jak ogrzewanie, jak właśnie te wszystkie udogodnienia, które w końcu wieku XIX już były pewnego rodzaju normą w tego rodzaju obiektach. Do początku XX wieku udawało się architektom te wątki ze sobą łączyć. Z czasem odrzucono architekturę historyzującą na rzecz prostszych, funkcjonalistycznych form modernistycznych. I z tego też względu w XX wieku budynki z końca wieku XIX początkowo nie budziły specjalnego zainteresowania jako zabytki, były jeszcze zbyt młode, nie budziły też specjalnego zainteresowania z punktu widzenia ich architektury. Uważano tę architekturę za prowincjonalną, za zapatrzoną w przeszłość, mało ważną, mało istotną.